Cześć, tu Mamik. Dzisiaj Was zapraszam na Pandemika, ale wersję Hot Zone America, czyli taką troszkę mniejszą, troszkę okrojoną, troszkę zmienioną. Mamy, jak widzicie, tylko mapkę Ameryki, trzy choroby. Jak się grę przygotowuje? Kładziemy znacznik rozprzestrzeniania się choroby na zero, znacznik pandemii, czyli tych zagrożeń, kładziemy na pierwszym polu. Jak widzicie, cztery maksymalnie karty pandemii mogą wyjść w grze. Karty pandemii wtasowujemy tu. Tu są trzy wtasowane. Robimy kupkę z kart równą, kładziemy na każdej kupce po jednej karcie pandemii, tasujemy każdą osobno i jedną na drugą nakładamy. W tej wersji jest jeszcze karta kryzysu, która też nam przeszkadza i ją się tak samo wtasowuje jak karty pandemii, w zależności jak dobrze nam idzie, czy albo jak ciężko chcemy walczyć z chorobą, sobie regulujemy właśnie tymi kartami ten tutaj stosik. Na początku gry każdy z graczy umieszcza swój pionek w Atlancie, to jest nasze startowe miasto, plus ten znaczek, który pokazuje, że to jest nasz dom, gdzie będziemy leczyć choroby. Do tego każdy z nas dostaje trzy karty. Karty są dwa rodzaje. Karta miasta, która ma tu pokazane, jakie to jest miasto. Będziemy mieli tutaj flagę kraju, no i tutaj liczba mieszkańców i kartę eventów, które możemy zagrać. To nie jest karta, która liczy się do akcji i tu nam coś ona tutaj daje. To dodaje nam dwie akcje. Standardowo mamy cztery akcje, za chwilę Wam powiem, jakie one są. Do tego każdy z graczy dostaje swoją postać. Każda postać robi coś innego, na przykład medyk leczy za jednym zamachem wszystkie kosteczki tego samego koloru, a jak jest wyleczona już tutaj znaleziona szczepionka, wchodząc do miasta, usuwa od razu za darmo kolor wyleczonej szczepionki. Tutaj mamy panią, która ma po prostu 5 akcji. Ale jak tu przygotowujemy? I oczywiście 3 karty na gracza, jeśli gramy na 2 osoby, na 3-4 to są 2 karty tylko. Na początku bierzemy sobie tutaj kartę. Na karcie mamy standardowo, jakie to jest miasto i choroba, kolor choroby. W tym wypadku musimy położyć 3 kosteczki na tym mieście. Pyk. Ciągniemy dalej. Następny jest Nowy Orlean. 3 kosteczki. Następnie ciągniemy znowu 2 karty, tylko tym razem wchodzą 2 kostki. Minneapolis, już teraz po jednej, czyli Nowy Jork i co to jest? Havana. I Havana. I tak mamy już przygotowaną grę, żeby tura gracza się rozpoczęła. Co się robi w turze gracza? A więc tak, każdy gracz ma do wykorzystania 4 akcje. Plus pamiętamy, tamta pani ma 5. Po naszej akcji dobieramy 2 karty. Jeśli pociągnęliśmy kartę infekcji, musimy ją rozpatrzeć lub kartę kryzysu. I oczywiście jeśli gramy z nią, do tego mamy limit na ręce 6 kart. Obojętnie w jakim momencie, czy się wymieniamy, czy jakoś zdobędziemy te karty. Musimy uszczuplić nasz limit do 6 kart. A więc tak, co może się stać w naszej turze? Jakie akcje mamy? Akcje są bardzo proste. Mamy standardowo poruszanie się, czyli za jedną akcję mogę się poruszyć, tak? Każdy ten, to miasto to jest punkt ruchu. Następnie możemy odrzucić kartę, czyli w tym momencie mogę odrzucić kartę Nowego Orleanu, żeby lecieć do Nowego Orleanu. Druga opcja jest taka, że jeśli jesteśmy w Nowym Orleanie, możemy odrzucić kartę Nowego Orleanu i lecieć do obojętnie jakiego miasteczka na naszej planszy. No, są wszystkie te trzy akcje z tej pierwszej strony. Z drugiej strony możemy za jeden nasz punkt ruchu usunąć jedną kosteczkę. Jeśli mamy wyleczoną chorobę, za jeden punkt ruchu leczymy wszystkie. Tak? Czyli w tym momencie, żeby się pozbyć tego, potrzebowałbym 3 ruchy akcji stracić. Jeśli jesteśmy żołnierzem, jak pamiętamy, on usuwa wszystkie za jednym zamachem. Do tego, jeśli jesteśmy w tym samym mieście, czyli powiedzmy, że jesteśmy tutaj tymi dwoma ludkami, możemy się podzielić wiedzą, ale tylko z tym miastem, który jest. Czyli Nowy Orlean mogę przekazać temu graczowi, bądź ten gracz może przekazać Nowy Orlean mi. I ostatnia akcja, jaka może się zdarzyć, jeśli mamy 4 karty na ręce tego samego koloru, tak, czyli powiedzmy, że jeszcze bym tutaj miał 2 i jestem w Atlancie, to jest wymóg, mogę odrzucić te 4 kolory i wymyślić szczepionkę. Tu jest podpowiadajka, że 4 karty muszą być tego samego rodzaju. To były wszystkie akcje, jakie możemy zrobić w grze. Mamy 4 akcje, możemy wykorzystać wszystkie akcje na
na przykład zabicie choroby, na poruszanie się. Jak chcemy, tak to sobie dzielimy te akcje. Po skończeniu naszej duży będziemy dobierać dwie karty z tego stosu, czyli dobieramy, jeśli w którymś momencie wyjdzie epidemia, gra się zatrzymuje i mamy trzy następujące rzeczy, które się dzieją. Na początku zwiększamy tutaj ten wskaźnik. Tu nam pokazuje, ile kart będziemy dociągać. Tak, tu gra nam każe wziąć kartę spod spodu, czyli ta karta to by była. Do tej karty trzy kosteczki, czyli trzy kosteczki tutaj skakują. Następnie te wszystkie karty bierzemy i tasujemy je osobno, kładziemy je na wierzch. To jest ważne, żeby potasować je osobno i położyć na wierzch. Tu pociągamy dalej, tak, czyli brakowało nam dwie karty. Dwie karty dociągnęliśmy i tura następnego gracza. Kartę epidemii odrzucamy na bok. Jakie sytuacje jeszcze nas mogą spotkać w czasie gry? Jeśli skończy nam się ten dek tutaj z krzyżykiem, czyli ten dociągania, gra się kończy. Jeśli spadnie tu do trupiej czaszki, gra się kończy. No i oczywiście jak się skończy jedna tutaj z stosów tej choroby, również gra się kończy. Kosteczki, które leczymy, wracają oczywiście do woreczka, do wspólnej puli. Teraz, jeśli w momencie dociągania karty, czyli po naszej turze, dociągnęliśmy na przykład taką kartę i w jej miejscu jest już komplet, czyli trzy kosteczki, przesuwamy znacznik na tym torze i dokładamy do każdego sąsiadującego miasta. Sąsiadujące miasto to są te po linii. Czyli kładziemy tutaj. To jest jedyny moment, gdzie mogą być różne choroby w jednym mieście. Tak? Kładziemy tutaj i następnie tu byśmy położyli, ale jest ognisko, czyli przeskakuje. Stąd rozprzestrzeniamy się dalej, czyli kładziemy tu. Tu jest znowu ognisko, czyli reakcja łańcuchowa. Skończyły nam się kosteczki, przegraliśmy grę. A więc tak widzicie, jak wygląda w skrócie gra Pandemic. Bardzo prościutka gra. Jeśli wyleczymy trzy choroby, czyli znajdziemy szczepionki, grę z automatu wygrywamy. Jeśli jakiś z tych trzech opcji się stanie, czyli kosteczki zabrakną, rozprzestrzeni się za mocno choroba, plus skończy się nam dek, jedna z tych opcji nam zakończy grę przegraną. W linku w tym filmiku wrzucę Wam wersję print and play do tej wersji, którą wydawca zamieścił na swojej stronie. Ja polecam do sprawdzenia. Dzięki i do zobaczenia.